Panie marszałku, Wysoka Izbo, dwa były podejścia do górnictwa. Pierwsze robić to państwowo, ze związkami zawodowymi i dopłacać potworne sumy do tego. Możliwość druga, zamknąć te kopalnie na polecenie Unii Europejskiej. Dlaczego partia prawicowa po prostu tego nie rozprzedała w ręce prywatne? Zmusić kapitalistów do konkurencji, jedni się utrzymają, drudzy zbankrutują i nie byłoby wtedy dla rządu żadnego problemu, ale wtedy by się nie zarobili, bo byście nie poobsadzali ludzi w spółkach, spółeczkach węglowych, prawda? To nie byłaby wasza działalność, tylko wolny rynek by działał. Tak samo trzeba zmusić górnictwo do konkurencji z atomem, z wodną, wszystko trzeba sprywatyzować, bo celem jest, żeby ludzie mieli tanią energię, a nie po to, żeby ludzie mieli pracę czy górnicy. Celem jest tania energia. Ja pamiętam, jak w świetnej pamięci Lech Kaczyński powiedział, że nie wpuści do Polski Łukoila, bo wtedy spadłaby cena benzyny i Orlen by za mało zarabiał. Czyli nie dba o to, żeby Polacy płacili tanio za benzynę, tylko dba o to, żeby zarabiał Orlen. Celem, powtarzam, ma być, żeby energia była tania, a nie żeby zarabiali urzędnicy państwowi. Dziękuję.